Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Dzień dobry kochanym Państwu nauczycielom również. Dzisiaj Wasze święto. W zasadzie wszystko, co miałem do powiedzenia na ten temat, to zrobiłem rok temu, 2 lata temu, 3 i 4 lata temu. Więc jeżeli Państwo chcą, proszę sięgnąć do tych odcinków sprzed lat. Natomiast dziś inna sprawa. Chciałbym wrócić jeszcze do konwencji, która się odbyła w Przysusze. Konferencji Prawa i Sprawiedliwości. Bo tam wystąpił prezes, mój nauczyciel, mój przewodnik. Dowiedziałem się od niego bardzo ciekawych rzeczy. Zapraszam Państwa. Człowiek się tapla w niewiedzy. Jedno wam wyznać dziś muszę. Olśnił mnie Kaczyński, prezes na zjeździe partii w Przysusze. Nareszcie otworzył mi oczy. Usłyszeć o tym mógł każdy, że podstępnie zarządzają elity spod ciemnej gwiazdy. Że grozi mi zduraczenie, żem tępym jest konsumentem, że ruskim i Niemcom służę, że się sprzedałem doszczętnie. Przypuszczam atak na sądy, kościół i prokuraturę, na prawa ludzkie i szkołę, kiedy mam wolny akurat. A jestem taki dlatego, co moją wartość obniża, że mam partyjkę prezesa głęboko poniżej krzyża. Tym bardziej, że prezes kazał bić się z wrogami, nie z sobą, co chyba jasno wskazuje, że jest rozsądną osobą. A propos walki z wrogami, jedno marzenie mam ja. Zobaczyć, jak prezes walczy w klatce na gali MMA. Boże, gdybym to zobaczył, bym oszalał natychmiast. Proszę Państwa, Dzień Nauczyciela, poniedziałek 14 października i imieniny obchodzą Alan, Dominik i Fortunata, a także Bernard, Burchard, Donacjan, Fortunat, Gaja, Gajusz, Gaudencjusz, Gaudenty, Gwendalina też obchodzi, Just, Kalikst, Małgorzata, Paraskewa, Rustyk, Rustyka i Witalia. Wszystkiego najlepszego, kochanym Państwu. No dobre to jest, no, Gwendalina i Paraskewa. Mocny skład. Przysłowie na dziś. Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. A nietypowe święto jest też Światowy Dzień Normalizacji. No i jest, nie ma cycatu, nie, cycat jakiś jest głupiasty, za to jest gra posłówek w bąciku Kasi. Dzisiaj mamy grę od Darka Rybaka. Bardzo mnie rozśmieszyło. To jest bardzo świeżutkie, no bo przed chwilą przecież przysłał. Kupczenie mnie dusi. Czego i Państwu życzę. Do zobaczenia.